Praga, 12:15. Wyjeżdżamy z dworca głównego czeskiej stolicy. Planowo mieliśmy opuścić stację 5 minut temu, ale pociąg dopiero teraz dostał zielone światło do odjazdu. Dzień wcześniej poinformowano na peronie nawet o tym, że pociąg będzie miał odjazd z 10-minutowym opóźnieniem. Trasa Praga-Bogumin należy do obłożonych głównych arterii komunikacyjnych czeskich kolei. Wystarczy, że na przykład między planowe składy osobowe, potocznie mówiąc, wciśnie się pociąg towarowy, który porusza się nieco wolniej niż zamierzano, i osobowe pociągi automatycznie mają opóźnienie. Ale w Czechach to specjalnie nikogo nie martwi. Uważa się, że infrastrukturę kolejową należy maksymalnie wykorzystywać. To się w Czechach udaje, więc 5 minut opóźnienia to nie jest wielka sprawa. Węzeł kolejowy Praga jest największym i najważniejszym węzłem kolejowym w Republice Czeskiej. Łączy 5 dwutorowych i 4-torowych linii głównych oraz linię boczną. 3 z nich są częścią korytarza TEN-22 z Aten, które rozgałęziają się tu na odcinki prowadzące do Norymbergi i Drezna. W latach 2004-2010 jako ważny element modernizacji praskiego węzła kolejowego powstało tak zwane nowe połączenie. Nowa część całego węzła na wschód od centrum Pragi, na obrzeżach dzielnic Rzeszów i Lipen. Nowa trasa została zaprojektowana dla prędkości od 80 do 100 km na godzinę i prowadzi przez 2 dwutorowe tunele o łącznej długości 2680 m wydrążone pod górą Witkow. Północny witkowski tunel o długości 1316 metrów prowadzi do stacji Lieben. Południowy, liczący 1364 metry, prowadzi do stacji Holeszowice i Wysoczanie. Jest to trzeci i czwarty najdłuższy tunel kolejowy w Republice Czeskiej. Z tunelu Witkow trasa prowadzi na główny dworzec kolejowy ponad 400-metrową czterotorową estakadą, która łączy mosty Trocnowska i Husicka. W kierunku stacji kolejowej Lieben do tunelu prowadzi dwutorowa estakada Sluncowa o długości 322 metrów.
Dotarliśmy do stacji Praga Libe. Nasze opóźnienie nadal wynosi 5 minut. Postój trwa około minuty i 10 sekund. Skoro w trakcie postoju nic specjalnego się nie dzieje, skróciliśmy o tyle nasze nagranie. Organizatorem naszej wyprawy jest prywatna czeska spółka Leo Express, która prowadzi kursy relacji Praga-Bogumin na własny rachunek. Z tego powodu warunkiem zaakceptowania rozkładu jazdy przez władze kolejowe był zakaz przewozu osób między dworcem głównym i dworcem Liben. Tutaj wolno jedynie wsiadać. Powodem tej regulacji jest fakt, że państwo dotuje inne pociągi kursujące w aglomeracji praskiej, więc jedynie te pociągi mają prawo do przewozu osób między poszczególnymi stołecznymi stacjami. To dotyczy również następnych praskich stacji na tym szlaku, Kyje oraz Biechowice. Zbliżamy się do stacji Biechowice. Powstała ona w 1845 roku w związku z uruchomieniem tzw. północnej linii kolejowej Ferdynanda. W 1974 roku miasto zostało włączone do Pragi. Nasza podróż odbyła się na zaproszenie polskiego oddziału czeskiego przewoźnika Leo Express. Celem wyprawy do Czech było zaprezentowanie komfortu pociągów, które od 20 lipca kursują również po Polsce, z Krakowa do Pragi w poniedziałki i soboty i w drugą stronę w piątki i niedzielę z Pragi do Krakowa. Oferta prywatnego przewoźnika cieszy się w Polsce takim powodzeniem, że Leo Express złożył już odpowiednie wnioski o przedłużenie kursów do Wrocławia.
W trakcie naszej podróży na sąsiednich torach mija nas kilka pociągów osobowych i towarowych. Tutaj rzeczywiście panuje duży ruch. Sympatyczne jest to, że nasz maszynista podniesioną ręką pozdrawia swoich kolegów, również tych pracujących dla państwowego przewoźnika CD. Nieważne, kto jest pracodawcą, kolejarze są jedną wielką rodziną. Zaproszenie na wycieczkę z Bogumina do Pragi chętnie przyjęliśmy. Przejazd całą trasą trwa 3 godziny i 27 minut. Zatrzymujemy się na 12 stacjach. Najwięcej postojów w krótkim czasie przypada na początku naszej wyprawy, kiedy przejeżdżamy przez ostrawskie zagłębie przemysłowe. Dzięki uprzejmości dyrekcji Leo Express oraz załogi pociągu mieliśmy okazję nagrać całą naszą podróż z kabiny maszynisty. Jak dotąd każdy z mijających nas pociągów był prowadzony przez lokomotywę innego typu. Na czeskich torach panuje duża różnorodność taborowa. Spotykamy najnowsze produkty przemysłu kolejowego, jak i zasłużonych weteranów. Ten pociąg do prac torowych jest prowadzony przez spalinowo-elektryczną lokomotywę serii T466-2 od 1988 roku, zwaną serią 742. Od 1977 roku ówczesne koleje państwowe Czechosłowacji nabyły 453 egzemplarze tych lokomotyw dla służby towarowej i manewrowej od producenta CKD w Pradze. 41 lokomotyw tego typu wyprodukowano także dla różnych kolei zakładowych w Czechosłowacji. W 2011 roku dwa egzemplarze dotarły nawet do Kinszazy jako prezent rządu Belgii z okazji 50. rocznicy niepodległości Kongo. Przed dostawą zostały odpowiednio przebudowane na prześwit toru 1067 mm. Kierownik pociągu poinformował nas, że ciepłe posiłki oraz ciepłe i zimne napoje można zamówić u personelu pokładowego, który również przynosi je podróżnym. To miła oferta, z której podróżni chętnie korzystają. W wyższych klasach, biznes oraz premium, cena posiłków i napojów jest nawet wliczona w cenę biletu.
Mijamy Rostoklaty. To mała miejscowość zamieszkiwana przez 520 osób, a jednak mają swój własny przystanek kolejowy. No i proszę, jesteśmy trochę szybsi niż piętrowy skład państwowego przewoźnika CD. Nasz pociąg jedzie z prędkością maksymalną 160 km na godzinę, a City Elephant, czyli po polsku miejski słoń, tylko 140. Piętrusy serii 471 przeznaczone są dla ruchu regionalnego. W latach 2001-2013 w zakładach Skoda Wagonka Ostrava oraz Skoda Transportation w Pilźnie powstały 83 takie składy. Pociągi oferują 310 miejsc siedzących. Nasz pociąg Stadler Flirt posiada 237 miejsc siedzących.
Mijaliśmy stację Pożyczany. Teraz lewy tor nas opuszcza. Prowadzi dalej na północ przez Nymburk, Mlada Boleslaw oraz Liberec do granicy z Niemcami, gdzie notabene przed dotarciem do niemieckiego Zittau należy kilka kilometrów przejechać przez Polskę. Dla nas trójtorowość szlaku kończy się. Odtąd będzie jedynie dwutorowy. Nasza wyprawa odbywa się z Pragi do Przerowa, natomiast następny postój będzie w Kolinie. Na sąsiednim torze mija nas pociąg osobowy przewoźnika CD z elektryczną lokomotywą serii 371 na czele. To seria lokomotyw, która powstała z serii 372. Najważniejszą różnicą jest prędkość maksymalna 160 zamiast przy pierwotypie 120 km na godzinę. A seria 372 to lokomotywy dwusystemowe, wyprodukowane w łącznej ilości 35 egzemplarzy dla ówczesnych państwowych kolei Czechosłowacji oraz NRD. W Czechach nosiły ksywę Turbo Bastard, a w Niemczech Wschodnich Praska Knedlików. W NRD-owskich kolejach Deutsche Reichsbahn te elektrowozy zostały zaszeregowane jako seria 230. Do końca 2008 roku lokomotywy przyspieszonej wersji 371 również zostały wykorzystane do pociągów Berlin-Warszawa Express między Berlinem a Rzepinem.
Przed chwilą mijaliśmy stację Veli. To ważne miejsce dla kolejnictwa. Tutaj bowiem znajduje się mały i duży tor doświadczalny o długości około 4 lub 13 km do badań nowego taboru szynowego. Można sprawdzić nowe pojazdy do prędkości 230 km na godzinę. Zasilanie prądem jest dostosowane do wszystkich systemów panujących na kolejach w Europie. Zbliżamy się do Kolina. To regionalne centrum liczące 31 tysięcy mieszkańców, zwane kiedyś także kolonią nad Łabą z powodu swojego położenia. Łaba płynie po lewej stronie naszego szlaku, w dość bliskiej odległości. Polskim miastem partnerskim jest Lubań. Po prawej stronie rozpoczynają się torodstawcze bocznicy holenderskiego chemicznego zakładu Luczebni Zawody Draslovka Holding. To producent m.in. pestycydów oraz środka o nazwie handlowej Uragan D2, przeciwszkodnikom na statkach, w chłodniach i młynach zbożowych. Produkcja ta ma niechlubną przeszłość, bo to nic innego niż zawierający cyjanek niemiecki środek Cyklon B, który był wykorzystywany przez nazistów do mordowania więźniów obozu Auschwitz. Całe szczęście, że tamte czasy minęły i środek ten ponownie służy swoim pierwotnym celom. Poza produkcją chemiczną i petrochemiczną, przemysł w Kolinie obejmuje dziś również firmy branży spożywczej i poligraficznej oraz przemysłu maszynowego i motoryzacyjnego. Od lutego 2005 roku odbywa się tu produkcja samochodów konsorcjum Toyota, Peugeot, Citroën. Niemal wszystkie wyroby są eksportowane. Wśród miłośników kolejnictwa miasto słynie z tak zwanej kolejki rzepakowej. To powstała w 1894 roku najstarsza fabryczna kolejka cukrowni w Czechach na prześwit toru 600 mm. Obecnie o kolejce przypomina muzeum. Z 4-minutowym opóźnieniem docieramy na dworzec Kolin. Dalszą część naszej wyprawy przedstawimy w kolejnym wydaniu naszego magazynu.